Emerytura to sprawa naprawdę ważna dla licznych w Polsce seniorów. Niestety informacje, jakie do nas dochodzą, są fatalne. Polacy są tym zrozpaczeni, już zaplanowali wydatki i trzeba będzie odłożyć je na później. Emerytura jest ważną kwestią dla wielu Polaków. Bez niej seniorzy często nie są w stanie w ogóle funkcjonować. Mają już zaplanowane wydatki, chcą kupić odpowiednie leki, jedzenie, aby móc jakoś żyć. Niestety, nadchodzi dla nich zła nowina. Od zeszłego roku mówiono o waloryzacji i że emerytury Polaków wzrosną. Wszyscy się cieszyli i już rozpisali sobie w głowie wydatki na nadchodzący styczeń. Przyszedł miesiąc, którego wyczekiwali i okazuje się, że podwyżki nie ma. Co się takiego stało? Emerytura nie wzrośnie do marca. W styczniu oraz w lutym nie będzie podwyżek emerytur. Po waloryzacji minimalna kwota brutto miała wynosić 1100 zł, miała to być największa podwyżka od lat. Niestety, wszyscy, którzy pobierają świadczenia, będą musieli na nie poczekać do 1 marca. Nowe przepisy miały objąć około 4,7 miliona Polaków. Na tych zmianach najbardziej mieli skorzystać ci, którzy dostają najmniej. Z obliczeń wynika, że najniższe emerytury wzrosną o 6,8%. Realnie do portfela nie wpadnie tak dużo, jakbyśmy chcieli. Będzie to około 70 zł, brutto, więcej w przypadku najniższych świadczeń. Koszty, jakie poniesie nasze państwo w związku z waloryzacją przeprowadzoną przez rząd, to 6 miliardów 860 milionów złotych. Minister Rafalska podkreśliła, iż jest to kwota przekraczająca tegoroczną waloryzację, ale działania rządu są długofalowe i ostatecznie mają przynieść dużo korzyści. Obecnie najmniejsze emerytury wynoszą 1029,80 zł. 1 marca wzrosną one do 1000 zł. Najwięcej dostaną ci, co mieli najmniej. Wielu emerytów już dawno zaplanowało wydatki i chciało te dodatkowe pieniądze przeznaczyć na leki czy jedzenie. Niestety będą musieli poczekać albo ostatecznie ucierpi ich portfel. Nie wiadomo dlaczego podwyżka nastąpi dopiero w marcu. Wielu jest jednak bardzo zaniepokojonych takim obrotem sytuacji. Eksperci wyliczyli, ile będą wynosić poszczególne emerytury po waloryzacji na nowych warunkach, jakie zaproponował rząd i na starych. Przykładowo, emerytura na poziomie 1000 zł na starych zasadach wzrosłaby tylko do 1032 zł, a na nowych do 1070 zł. Najwyższe emerytury mają jednak rosnąć w znacznie mniejszym stopniu.
lata, która będzie wynosiła 3800 zł brutto, na starych wzrosłaby do poziomu 3923 zł, a na nowych 3898 zł. To fatalna wiadomość dla wielu Polaków. Ci, którzy dostawali najmniej, będą musieli niestety poczekać do marca na dodatkowe dochody, a ci, co dostawali najwięcej, stracą trochę pieniędzy.